Krywamy wiatę z przeznaczeniem na siano, luzem lub balotach. Będzie tak zwane frezowanie posadzek. I to już jakby staje się, na zachodzie to już jest norma. U nas to dopiero, że tak powiem, raczkuje. Ale myślę, że każdy, kto to zrobił, to nigdy nie żałuje tego, że to zrobił. Rolnictwo musi być dotowane. Ja to powtarzam cały czas, że rolnictwo musi być dotowane, bo gdyby nie było dotowane, to ceny żywności byłyby 200-300% nawet wyższe niż są w sklepie. Mimo zimy nie odpoczywamy i co możemy, to robimy na podwórko, a resztę zmian wprowadzamy w budynkach. I między innymi taką dużą modernizacją u nas w budynku będzie tak zwane frezowanie posadzek, czyli cięcie ich i sprawienie, żeby nasze krówki mimo lodu na podwórku nie miały lodowiska w oborze i nie ślizgały się tak jak dotychczas. I mamy nadzieję, że no to pomoże trochę w takiej komunikacji, czyli tak zwanym poruszaniu się zwierząt u nas na korytarzach komunikacyjnych. No i myślę, że to im pomoże. Pójdziemy może sprawdzić, jak to wygląda. Nacinane ruszta, potem będziemy nacinać piękną jodełkę korytarze komunikacyjne główne. I tu, o, jak widać, są piękne rowki porobione. Teraz nawet ja już orła nie wywinę, więc myślę, że i nasze krowy będą miały możliwość dobrego, swobodnego poruszania się. Myślę, że to też tak trochę pozwoli, ułatwi oczyszczanie się tych ruszt, ale to już taki tak zwany dodatni efekt uboczny. Ja to, szczerze mówiąc, podpatrzyłam w innym gospodarstwie, gdzie ludzie też mieli właśnie problem z ślizganiem się krów. I tak jak one jeszcze chodzą same, to jest ok, ale gdy zaczyna się ruja i one zaczynają taką wzmożoną aktywność wykazywać, no to jest to niemały problem, tak? Krowy się ganiają, biegają, no i wtedy dochodzi właśnie do różnych urazów. W najgorszych przypadkach dochodzi do różnych urazów. W związku z tym, no, najlepszym rozwiązaniem jest właśnie taki, że tak powiem, antypoślizgowa posadzka. No i niektórzy robią asfalt, gdzie to jest mega drogie rozwiązanie. No, my poszliśmy w cięcie, frezowanie, które po pierwsze no, poprawi jakby te możliwości komunikacyjne, czyli ułatwi im chodzenie, a drugie to jest jeszcze też taki efekt uboczny, to że będą ścierały się racice dość równomiernie i w związku z tym myślę, że też nie będzie takiej potrzeby częstych korekcji. Myślę, że to takie dodatkowe efekty, które uzyskamy. Przede wszystkim posadzka musi być w miarę oczyszczona, dobrze nacięta, żeby poprawić bezpieczeństwo dla krów. Krowy mają chodzić swobodnie, nie ślizgać się, żeby się nic nie działo. I po nas jak jest posadzka przygotowana, jak krowy wejdą, one mają sobie iść, mogą sobie biegać, nic się nie dzieje. Wszystko wtedy jest w porządku. Czy ludzie, którzy przepędzają krowy, im też się nic nie stanie. Posadzka jest stabilna. Na każdej posadzce można naciąć, można przefrezować. Jeśli chodzi o nacinanie, jest bezpieczniejsze, lepsze od frezowania, bardziej wytrzymałe. Frezowanie się stosuje, ale jest to raczej odradzalne, bo nie jest tak wytrzymałe. Jeśli chodzi o nacinanie, to rowki są nacinane do 1 cm na zwykłej posadzce, na rusztach są do 0,5 cm. To jest wytrzymałe i raczej się nic nie dzieje. Nigdy nie ma 100% gwarancji, ale jest te 98%, można powiedzieć, że jest gwarancji. Czy to jest szybka praca do wykonania? No, według mnie to jest w miarę szybka, bo w zależności 300 metrów czy coś można naciąć w 2 dni, nieraz 3 i to jest wszystko. Także to nie jest jakiś tam problem. To naprawdę poprawia przede wszystkim bezpieczeństwo. To nic się nie dzieje krowom później. Krowy sobie zdzierają przy tym racice. Jest poprawa i bezpieczeństwa, i ich zdrowia. Krowy się tak nie stresują, jak biegają, nie poślizgują się i jest dużo lepiej. My długo zwlekaliśmy z tym z powodu braku możliwości wyboru jakiejś takiej firmy, znalezienia firmy. Nie było to takie proste, dlatego że to jest naprawdę raczkujące dość zjawisko u nas. Tak? Nacina się beton techniczny, tak? Gdzieś tam przemysłowy. A tutaj w oborach to dopiero raczkuje,
ale myślę, że w dobrym kierunku to idzie. Jeśli ludzie będą to robili, to myślę, że nikt nigdy nie żałuje. Jak potnie, to nikt tego nie żałuje. A zwłaszcza, że to, tak jak widać od nawet po tych rusztach, to nie uszkadza ruszt. Nawet jeśli ktoś ma, nie ma zgarniaków, tylko ma same ruszta, to nie uszkadza ruszt. Widać, że te ruszta są pięknie pocięte, rowek jest głęboki. No zresztą dużo zależy od maszyny i od tego, kto to robi, ale no akurat tutaj widać, że naprawdę jest świeżo pocięty i naprawdę widać super ekstra efekt. Szczerze, jeśli ktoś ma delty, to jest inwestycja obowiązkowa. Mało tego, znam dużo gospodarstw, które w nowych oborach, jeszcze nawet jeśli krowy tam się nie pokazały, w nowiutkich oborach jest frezowana posadzka. I to już jakby staje się, na zachodzie to już jest norma, u nas to dopiero, że tak powiem, raczkuje, ale myślę, że każdy, kto to zrobił, to nigdy nie żałuje tego, że to zrobił. Mało tego, jeśli ktoś nawet delikatnie natnie, to za jakiś czas decyduje się na gęstsze nacięcia, bądź właśnie tak zwaną jodełkę, tak? Więc to myślę, że to jest obowiązkowe w każdym gospodarstwie, zwłaszcza takim, gdzie są delty, które jakby nie patrzeć, ślizgają tą posadzkę i bardzo dobrze, pięknie ją wycierają, zbierając obornik, ale przy okazji właśnie powodują, że ta posadzka staje się ślizga. No i ja się już nie będę przewracała, to też jest duży efekt. Przykrywamy wiatę z przeznaczeniem na siano, luzem lub balotach. No wiata jest po części dofinansowywana przez Unię Europejską, stąd ta inwestycja. Mamy już dość bliskie terminy, deadline, że tak powiem, w którym musimy skończyć, dlatego też mimo niesprzyjających warunków, chociaż dzisiaj mamy troszkę lepszą pogodę, mimo zimy pracujemy i to bardzo ciężko pracujemy. Dobre przechowanie paszy gwarantuje nam lepszy zysk, tak, z mleka, bo jeżeli będzie dobrą paszą karmiona krowa, da więcej mleczka, będzie zdrowsza, będzie dłużej żyła, tak. Tak samo te silosy tutaj stojące obok są też w tym samym programie zawarte, też są dofinansowywane i są po to, żeby kukurydzę w siedce przytrzymywać w silosie, żeby mniej jej się psuło, mieć mniejsze straty. I też wiata na siano jest po to, bo była taka moda, jest dalej może taka moda, żeby karmić bydło kiszonkami. Oczywiście dla bydła kiszonki są smaczniejsze i może łatwiej, bardziej chętnie pobierane przez krowy, z tego też dają więcej mleka, ale my spraktykowaliśmy, że krowy w okresie zasuszenia i młodzież jest lepiej karmić sianem, wtedy lepiej się rozdajają krówki po ocieleniu i młodzież lepiej się odchowuje na paszy suchej, na suchym TMR-ze i stąd też ta inwestycja, żeby to suche siano, którego no, jeżeli tak robimy, to idą dość duże ilości, było gdzie przetrzymywać, tak? Nawet jeżeli nie chcemy powiększać swojego gospodarstwa, to wchodzą jakieś nowe trendy, jakieś nowe możliwości, do których trzeba też się dostosowywać i przystosowywać, tak? Mamy nadzieję, że nam to się zwróci, tak? Przynajmniej w ilości wybrakowanych krów będzie mamy nadzieję, że będzie mniejsza. Ta ilość będzie wygodniej dla krów, z czego też to się przełoży na aspekt dla nas finansowy, tak? Jeszcze póki możemy, to inwestujemy, tak? Bo jak przyjdzie taki wiek, że już nie będzie nam się chciało, braknie nam sił, no to już będziemy, tak można powiedzieć, że tylko egzystować i dożywać, tak? Chyba, że któreś z dzieci zechce, no to będzie nam pomagało i też my jemu pomożemy i będzie dalej inwestowało, tak? No jeszcze na razie jesteśmy na siłach i czujemy się na siłach, więc inwestujemy, tak? Inwestujemy też w ten sposób, że już na przyszłość, tak? Bo ktoś może powiedzieć, że no po co tobie tyle tego, tak, po co to robisz? No ja każdemu odpowiadam, że wbrew pozorom, co komu się wydaje, to ja osobiście jeszcze muszę 30 lat pracować. Nie wiem, co będzie za 30 lat. Podejrzewam, że jeszcze około 10-15 lat będę efektywnie pracował. Później już będzie pewnie gorzej, tak?
U nas na gospodarstwie nie ma długich zimowych wieczorów. Zawsze mamy co robić, jak jest słaba pogoda. Albo są długie wieczory. Ja tam na nudę nie narzekam. Zawsze mam co robić, nie? Lubię naprawiać maszyny, których mamy sporo, więc jest co robić. Nawiązując przy tych inwestycjach, remontach i w ogóle kosztach, tak? Bo to tak naprawdę to widzimy tutaj same koszty, które mamy. No i przy obecnej sytuacji, jaka jest na rynku i drożejącej żywności, no to redukcja VAT-u na paliwie, czy zdjęcie w ogóle podatku VAT z nawozów dla rolników takich jak my, nie ma to największego znaczenia, najmniejszego nawet znaczenia, bo jesteśmy rolnikami rozliczającymi się z podatku VAT, czyli czynnie rozliczającymi się z podatku VAT, więc nasz podatek VAT tak naprawdę nie obowiązuje, bo dostajemy podatek VAT razem ze sprzedanymi produktami, czyli tak jak w naszym gospodarstwie mleko, dostajemy podatek w wysokości 5%. Jeżeli nie wydamy tego podatku w zakupach, czyli tak jak kupując paliwo, dopłacamy 23%, teraz będzie 8% podatku VAT. Kupując nawozy, płaciliśmy 8% bodajże, albo 5%, już nie wiem dokładnie. Nie wiem, bo mnie to tak naprawdę nie interesuje. Więc jeżeli więcej VAT-u dostaliśmy za sprzedane produkty, niż wydaliśmy w zakupach, to musimy ten VAT oddać do Urzędu Skarbowego. Więc to, że ktoś nam zmniejszył wysokość podatku VAT, nie zmieni naszej sytuacji ekonomicznej. Jest to różnica tylko dla ryczałtowców. Ale tutaj chciałbym przy tym powiedzieć, że większość rolników, moim zdaniem większość rolników jest już teraz VAT-owcami, tak? Żeby żywność była tańsza. Powinniśmy wprowadzić jak najszybciej, moim zdaniem, czynnego rolnika. Po to, żeby dotacje trafiały do rolników, którzy de facto produkują żywność. Bo teraz, jeżeli dopłaty biorą ludzie, którzy coś robią, albo w ogóle nic nie robią, a te dopłaty do gruntów biorą, no to nie przekłada się na cenę żywności w sklepie, bo tą żywność trzeba wyprodukować, tu trzeba nakłady jakieś włożyć, a po drodze każdy, kto ją przerabia, skupuje, sprzedaje, na tym zarabia i tam są duże różnice w cenach, tak? Rolnik tak naprawdę dostaje niewiele. Bez dotacji żywność nie będzie tania. Dlatego też są dotacje, tak jak mówiłem, na tą halę, na silosy, z tego korzystamy. To jest bardzo dobra, bo to akurat trafia do rolników, którzy coś robią, którzy chcą coś robić. To pomaga im podjąć się decyzję, czy inwestować, czy nie inwestować. I to jest dobre, tak? Moim zdaniem trzeba by było coś zrobić z dotacjami do gruntów, tak, żeby to naprawdę trafiało do rolników, którzy coś robią, którzy produkują tak naprawdę tą żywność. I inwestujemy w tej chwili, bo zaczęliśmy to już tam jakiś czas temu, no i musimy dokończyć, bo to jest też na dofinansowanie i w tej chwili nawet nie możemy sobie pozwolić na utratę tego dofinansowania, bo byśmy dużo stracili, byśmy nawet mogli nie dźwignąć tego wszystkiego, tak? Więc musimy to skończyć. No na jakieś inne inwestycje, no w tej chwili bardzo trudno byłoby się zdecydować przy tych cenach. To jest przykre właśnie, nie? Że u nas tak naprawdę nie kosztuje wiele, a w sklepach jest drogo. Musimy pracować i ta żywność chyba musi być, tak? Więc może gdzieś ktoś się obudzi, aby nie za późno i troszkę zmieni to myślenie, tak? Może zmieni kierunek tego myślenia.